Przechodzimy do kolejnego punktu. Likwidacja zdjęcia z tego 1 stycznia 2007 wśród naczelnik 12 w Krakowie, prezydenta miasta Krakowa, druk nr 904. Drugie czytanie, zajmuje pani dyrektor Iwona Kaczalowska. Bardzo proszę. O, przepraszam, oczywiście pani Józefa Grodecka. Proszę uprzejmie, proszę wybaczyć. Odruchowo czytałem, to co miałem pisane. Proszę wybaczyć. Zatem proszę Państwa, jest pozytywna opinia. Czy w sprawie poprawki jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to proszę Państwa, będziemy głosować najpierw poprawkę pana radnego Jaśkowca. Bardzo proszę o głosem za, z głosem przeciw. Przygotujemy i głosujemy poprawkę. W takim razie proszę Państwa radnego Jaśkowca, proszę uprzejmie, kto z Państwa jest za przyjęcie tej poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wydruk. 23 za, 9 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Zatem stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Proszę o wydruk. Proszę o wydruk oczywiście. Proszę bardzo, przewijamy.
Proszę bardzo, wciskamy, proszę Państwa. Obecność w sprawie kworum, zobaczymy jak wszystko funkcjonuje prawidłowo. Bardzo proszę o wciśnięcie przycisku obecnych. Czy wszyscy Państwo wcisnęli? Proszę Państwa, proszę o wybór, sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. Bardzo proszę. Czy wszyscy Państwo mają prawidłowo? Nieobecna Grażyna Białkowska, no właśnie, ona jest obecna. Rejestr Zyliger nieobecny. Ryszard Kapuściński nieobecny. Proszę Pani Białkowskiej sprawdzić, czy wszystko działa. Pani Agata Nazara nieobecna. To tylko jest problem z urządzeniem w tej chwili Pani Radnej Białkowskiej. Tak jest. Proszę Państwa, mamy prawidłowe 5 podpisów. Wszystko jest zgodnie ze statutem. Powtarzamy głosowanie nad uchwałą 904 wraz z poprawką Pana Dominika Jaszkowca. Proszę przygotować urządzenie, proszę Państwa, do głosowania. Czy Pani Białkowskiej wszystko jest w porządku? Proszę uprzejmie jeszcze, poczekamy na Panią Białkowską. Ale na razie jeszcze nie może działać, bo jeszcze nie jest włączone oczywiście. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania na uchwałę 904. Czy w tej chwili, proszę Państwa, bardzo uprzejmie proszę, przystępujemy do głosowania uchwały 904 wraz z poprawką Dominika Jaszkowca. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zatem zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 26 za, 2 przeciw, 10 osób się wstrzymało. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta.